Nie mogłabym teraz nie zapytać Cię o sytuację z Basią Kurdej-Szatan, która, jak już wiemy, oficjalnie została odsunięta od serialu. Jakie są w ogóle nastroje w ekipie po tym wszystkim, co się teraz wydarza? Ja muszę powiedzieć szczerze, że po tym całym zamieszaniu z Basią Kurdej-Szatan, my się gdzieś tak jako aktorzy nie widzieliśmy, bo jest jeszcze przerwa w produkcji, ale dochodzą do mnie różne słuchy. No, sporo osób było zaskoczonych, niektóre osoby się tego spodziewały. No wiadomo, no, stało się jak się stało. No, tutaj Basia jakby powiedziała o kilka słów za dużo. Ja myślę, że ona tego bardzo żałuje. Też napisała tutaj bardzo obszerny wpis na ten temat. No ale jest, czasami tak jest, że już kiją Wisły nie zawrócisz i jakby to gdzieś poszło w eter. Ja tylko mam nadzieję, że to faktycznie wszystko się wyprostuje i ona gdzieś też ta jej kariera potoczy się mimo wszystko w dobrym kierunku. No najważniejsze jest to, że no, każdy popełnia błędy, prawda? Nikt nie jest z nas idealny. Ja też wiele razy czasami coś palnąłem, potem nie chciałem tego, gdzieś coś powiedziałem nie tak, więc najważniejsze jest to, żeby zrozumieć swój błąd, popukać się w pierś i powiedzieć: ok, przesadziłem, powiedziałem kilka słów za dużo, przepraszam, mam nadzieję, że mi to gdzieś tam wybaczycie, prawda? Ale rozumiem, że nie ma szans, żeby ona została przywrócona do serialu. No, jeżeli tutaj jakby władze telewizji podjęły taką też decyzję, to nie wiem. No, ja też, no wiadomo, nigdy nie można, zależy też, powiedzmy sobie szczerze, jak to będzie potoczone, bo może być tak, że postać Basi po prostu gdzieś wyjedzie, prawda? Może być tak, że zostanie uśmiercona. Jeżeli zostanie uśmiercona, no to raczej tutaj na powrót do serialu nie ma szans.